Wszystkim witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostały ostatnie 2 dni ferii, jakby to już jest końcówka. Ale jest dzisiaj tak przecudowna pogoda, jakby... No jest przepięknie, od razu wyszło słońce, to od razu tak jakoś chce się żyć i działać. Ja też dzisiaj się mega szybko obudziłam, bo chyba jakoś przed 8. Zrobiłam już nowe paznokcie. Różowe. Z dodatkiem błysku oczywiście. No i co, teraz idę do sklepu, później robię trening i z Marcysią jedziemy do Łęknicy, bo ma tam być, dokładnie nie wiem co, coś tam w parku będzie, także na pewno was ze sobą zabiorę i wam pokażę co tam będzie, bo sama nie wiem. No i też ostatnio naszła mnie taka wena na granie na keyboardzie właśnie. Wyszła nowa piosenka Sanach, co mnie właśnie zainspirowało, tylko że te nuty do tej nowej piosenki są jakoś takie, że ciężko mi się za nie zabrać i znalazłam sobie jej utwór taki mniej znany, ale taki, który naprawdę uwielbiam, bo słyszałam go na koncercie i przepadłam. Jest to utwór Płomień i właśnie może coś tam wam tutaj zagram, bo prawą rękę mam już opanowaną, a z lewą tak jest troszkę ciężej, ale no, zobaczymy. Także lecę do sklepu i zapraszam do oglądania. Czerwoni idą? Ło, popatrzcie jaki księżyc. Jaki zamek, nie jaki księżyc. Zamek też, wow, proszę bardzo, piękny zamek. Śliczny zamek. Tak, spacer po parku nocą. Tyle jest ładnych światełek. Mega to wygląda. O Jezus, o i po lampionie. Jest tak ładnie, nie? Marcysia, o Marcysia, zabieram zdjęcia. Tam nie wiem, czy widać w tle zamek. Słania świetlowe i jest pełnia taka ładna, jest pełna gwiazd. Jest ładnie, na lampionu i muzyczka. I fajny klimacik, ale już wracamy. Gdzie ty jesteś? Jezu, ja nic nie widzę, jak jest to tak ciemno. Chciałam powiedzieć, że pozdrawiamy z ciemności. O, trochę mnie widać. A ciebie? Też. Widać. No, tak, fajny vibe. Jeszcze w parku tutaj jak jest ciemno, nie byłyśmy. Może bliżej trochę ta kamera. Hej. Thank you.
Światło reflektorów, fajnie, że to się nagrywa. Fajnie, że się nie nagrywało. Ale to znalazł... To teraz! O Boże. To teraz szczęka! Moje biodro nie żyje. No, nie. Mistrzem. Byłam za firanką, a one były w tym pokoju. Także... Ej, ale serio mnie nie widać? Przecież ta firanka jest przezroczysta. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, że się nie skupiłam. Ja też nie wiem. Ja skupiłam swoją uwagę. Ty przejrzałaś łóżko, to tu, tutaj? Tak. I sobie poszłyście. Ale to nie firanki, ale tutaj jeszcze nas sprawdziłam, tu. No. Ale tu nie. O oh yeah, dobra, let's go. Kto szuka? Teraz ja chyba. I teraz ciekawe, którą po stronę poleciała. Czy faktycznie jest w tej łazience? Nie. Nieprawda. To idę do góry. To raczej jest u góry. O Jezu, nic nie widzę. Ciemności jakieś. Egipski. Jezu! Moja kryjówka z zasłoną coś nie wypaliła tym razem. Jakim cudem tu zajrzałaś? Czemu mnie tu znalazłaś? Gdzie jest Matysia? Nie wiem, gdzie ona jest. Skąd mam to wiedzieć? Nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, ostatnia runda. Koniec będzie. Jezu. Jesteśmy na spacerze w parku. Wczoraj wieczorem, jak było ciemno. A dzisiaj jakie słoneczko ładnie. Tu taki malutki się zaczyna kwiatek. I tu są wszystkie. O jacie. Jakie pole. Jakie słodkie. Patrzcie, jaki ładny zamek. I my. Proszę zaprezentować. O, ale świetle ładnie wyglądałaś przed chwilą. O jacie. O jacie. No. Spacerek. Idziemy po piesku. Zimowo-wiosenny spacerek.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się w kolejnym tygodniu o 17:00.